Urzędzie Rejonowym w Olsztynie odbyło się pierwsze powiatowe zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej, na którym dokonano wybrania nowych władz powiatowych. Czy ewentualne uwagi do porządku? Przewiduję wybór przewodniczącego i protokolanta dzisiejszego zjazdu. Z mojej strony proponowałbym, jeśli trochę powiem, czy są inne kandydatury? Nie wiem. Czy Luka Welczyk przyjmuje? Luka przyjmuje? Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Reforma administracyjna kraju, która wejdzie w życie już za kilka tygodni, zmusza wszelkie organizacje do pewnych zmian w swoich strukturach. Tak też stało się z prężną organizacją naszego regionu, Ochotniczą Strażą Pożarną Rzeczypospolitej Polskiej, która 8 grudnia spotkała się na pierwszym powiatowym zjeździe. Ponieważ było to niezwykle ważne organizacyjne spotkanie, nie zabrakło przedstawicieli zarządów wojewódzkich. Na zebranie przybył pan Marian Puziak, sekretarz Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu oraz pan Mikołaj Kołodziejczyk, prezes Zarządu OSP. Ponieważ było to pierwsze spotkanie, ustalono na nim najważniejsze wytyczne dotyczące przyszłej działalności gmin zrzeszonych w nowym powiecie. Między innymi postanowiono zwiększyć działalność wśród młodzieży w zakresie sportu, gdyż jak przedstawiono w sprawozdaniu, mamy w tym względzie spore sukcesy. Głównym punktem powiatowego zjazdu był wybór nowych władz. I tak, prezesem zarządu związku został pan Jan Koziołek. Natomiast w skład prezydium wchodzą następujące osoby: Stanisław Piosik, Jan Knop, Bronisław Napracała, Henryk Tywiński oraz oczywiście pan Romuald Gabrylczyk. Na pewno w nowych strukturach administracyjnych nasza straż będzie jeszcze bardziej skuteczna. Ale od 4 lat chyba pierwsze stale miejsce mają i to jest ścisła czołówka krajowa, to jest ścisła czołówka europejska, a nie tylko europejska. Jak widzi pan przyszłą działalność Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej? Zadania Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej zostały określone w wytycznych Zarządu Głównego Związku. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć o generalnych zadaniach tego Zarządu Powiatowego, ponieważ jest to twór nowy, który się dopiero tworzy. Ale muszę powiedzieć ku mojemu zadowoleniu, że skład zarządu powiatowego i ścisłego prezydium weszły znane osoby, znaczy znani działacze Ochotniczej Straży Pożarnych, do których należą wiceprezesi wybrani dzisiaj, Roman Gawrylczyk, druh Jan Knop, wójt Przemętu, jak i wójt gminy Siedlec, pan Stanisław Piosik. Wiadomo na razie ogólnie o tym, czym ma się zająć zarząd powiatowy. Szczególnie uważam, że duży nacisk trzeba nałożyć na sprawy ochrony przeciwpożarowej, a więc głównie profilaktyki. Myślę, że pogadanki w szkołach prowadzone przez zarząd powiatowy dużo by umożliwiły, ułatwiły młodzieży poznanie samych struktur Ochotniczej Straży Pożarnych. One są może niewidocznie, bezpośrednio, ale ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że wypowiedź jednego z rzeczników prasowych Zarządu Głównego Związku Państwowej Straży Pożarnej mówią jednoznacznie, że w 80% przypadków do gaszenia pożarów 20 minut wcześniej niestety, ale przybywają ochotnicy Straży Pożarnej, a nie Państwowa Straż Pożarna. Także zadanie dla OSP jest określony i OSP wie, co ma robić, ochotnicy wiedzą, co mają robić, są to ludzie mocno zaangażowani i ja myślę, że musi to być bardzo dobra współpraca pomiędzy Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczej Straży Pożarnej a Komendantem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej i ja myślę, że to się w najbliższym czasie uda zrobić. Kiedy zostanie opracowany program działania Ochotniczej Straży? Program działania zamierzamy opracować w miesiącu styczniu. Oczywiście po uzyskanych informacjach do tych planów Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Zarządu Wojewódzkiego. Chciałem to jednocześnie powiedzieć, że jesteśmy już członkami Zarządu Wielkopolskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej i myślę, że ta współpraca również i z województwem będzie układała się w dobrym kierunku.
Jak pan widzi współpracę ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi? Jak po prostu zasilić organy straży? Tak, ja myślę, że jest to temat, który powinien być odnowiony, ponieważ ja pamiętam przynajmniej swego czasu, jak byłem chłopcem, to marzeniem dla mnie było to, aby zostać kiedyś strażakiem, aby być chodzić w mundurze strażackim. I ja myślę, że my powinniśmy stworzyć taki właśnie naszą postawą, taki przykład dać młodzieży, aby ta młodzież garnęła się do ochotniczej straży pożarnych. Tak jak powiedziałem, typu wielu pogadanek w szkołach o znaczeniu ochotniczej straży pożarnej, o tym, co oni robią, jaki jest ich zakres, nie tylko w samym gaszeniu pożaru, bo na ogół to się z tym kojarzy, również współpracując z wszystkimi organizacjami młodzieżowymi, nie tylko samą szkołą, ale Związkiem Harcerstwa Polskiego, no różnymi tymi, które mają wpływ na to, aby tą młodzież w jakiś sposób kształtować. Tym bardziej, że w zarządzie powiatowym zostawione są dwa miejsca. Jedno miejsce dla przyszłego komendanta powiatowego i jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji młodzieżowych. Chcemy, aby ta młodzież właśnie brała przykład z działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej i aby szła w prawidłowym kierunku profilaktyki przeciwpożarowej. Także to jest bardzo dla nas ważne i myślę, że ten temat będzie takim tematem przewodnim. Chcemy korzystać z doświadczenia takich drużyn młodzieżowych, które są na terenie powiatu. Jedna utytułowana drużyna młodzieżowa z gminy Przemęt, która brała udział w zawodach międzynarodowych, jak i z terenu gminy Wolsztyn, którą akurat my prowadzimy. To jest drużyna harcerska, harcerska zajmująca się sprawami właśnie ochrony przeciwpożarowej w Starym Wiedźmiu. Myślę, że to doświadczenia również są na terenie gminy Siedlec i połączenie tych doświadczeń spowoduje to, że my tę młodzież w jakiś sposób wykrujemy, że dzisiaj już była mowa o tym, aby organizować zawody powiatowe nie tylko tych dorosłych druhów, ale również młodzieży. Ja myślę, że ta rywalizacja pomiędzy młodzieżą w jakiś sposób zmobilizuje tę młodzież do tego, aby chciała w tych strukturach organizacji społecznych, organizacji chciałem podkreślić, ponieważ jest to typowa działalność społeczna, aby tę młodzież tam uaktywnić, a dzisiaj chyba o to chodzi, ponieważ jak wiemy, młodzież bardzo często nie ma co ze sobą zrobić. Dziękuję panu za wywiad. Dziękuję.